Już roztomili tak, nowość była zapowiedziana, to teraz wywiad. No i obecność pięknej kobiety, no szkoda, że nie w studiu na żywo, znaczy się na żywo będzie, no bo by da z nią godą, ale jednak jej postać w tym studium dodałaby tak miezę 300 do wyglądu co najmniej. Dobrze, to Sylwia Drzewiecko, sprawdzimy, czy wypoczywo, czy jednak robi w trakcie tej kwarantanny. Witam cię serdecznie, to jak to z tobą jest? Robisz, czy nudzisz się? Ojejku, jak się cieszę, witam cię Sebastianie, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę, że chociaż w ten sposób mogę się z wami porozumieć, mogę się z wami słyszeć. Kochani, no jest mi bardzo przykro, że tylko w taki sposób, a nie w inny. Czy ja się nudzę? Staram się nie nudzić. Pracuję, ćwiczę, śpiewam, przygotowuję nowy materiał, także mam nadzieję, że wkrótce to wszystko się uspokoi i już będziemy mogli się spotkać na scenie, poza sceną, prywatnie. Tęsknię za tym bardzo, tęsknię za wami. No takie czasy, Sylwia, no co, no trzeba robić, no trzeba robić, no ale czy ta robota jest do ciebie bezpieczna? Oczywiście, Sebastianie, no praca jest jak najbardziej potrzebna dzisiaj i do życia, i do funkcjonowania i oby ona zawsze była bezpieczna i jak najbardziej moja jest i zachowuję wszelkie środki bezpieczeństwa, czuwam nad tym, żeby ktoś, z kim się spotykam, był bezpieczny, żebym ja była bezpieczna i to jest dzisiaj najważniejsze. Nie możemy odcinać się całkowicie od ludzi, po prostu zachowajmy bezpieczeństwo, miejmy kontakt z ludźmi i ja to w zupełności popieram. Bo bez ludzi co to znaczy? No człowiek popada w depresję i są różne inne, gorsze sprawy od tych, które nas teraz spotkało, od tego wirusa. I ja naprawdę jestem za spotkaniami z ludźmi, za kontaktami. Tylko proszę, bądźmy w tym wszystkim ostrożni. Dbajmy o siebie i dbajmy o tych, z kim rozmawiamy. No i tyle, no i drodzy państwo, no i nie zamykajmy się w sobie. Naprawdę to wszystko idzie ku dobremu i naprawdę już lada dzień, lada tydzień, na pewno wszystko się uspokoi. Bądźmy otwarci, spotykajmy się i nie bójmy się tego. Broń Boże żadnej agresji, że ktoś na przykład przeszedł koło nas bez maski. Nie, nie, nie. Naprawdę cieszmy się życiem, póki ono jeszcze jest i że możemy wstać i fajnie i słoneczko nam świeci coraz bardziej. I dbajmy o siebie i dbajmy o wszystkich, którzy nas otaczają. Też Dziucha, pamiętaj, że trzeba na to bezpieczeństwo zważać i to jak najbardziej. Teraz, kiedy nie ma występów artystycznych, jest więcej czasu wolnego, to na co ten czas przeznaczasz? Na co ja przeznaczam swój wolny czas? Powiem ci, że nadrabiam domowe zaległości, gotuję, piorę, sprzątam, nie, no, żartuję z tym sprzątaniem, ale oczywiście spędzam czas z rodziną, tą najbliższą, tą, którą mogę, kontaktuję się też z rodzicami, no i oczywiście, to co każdy. Ale śpiewam, bo to mi przynosi relaks, odprężenie i udaję często, że wyobrażam sobie, że jestem na scenie i mój mąż siedzi i bije mi brawo. Już te roski, wiecie, roztomili, na czym skupia się Sylwia Drzewiecko i jak ten czas w kwarantannie spędza. A ja życzę jej, żeby była zdrowa, no i przede wszystkim do artystycznego zobaczenia. Dziękuję Sebastianie bardzo, życzę tobie również dużo zdrówka, uśmiechu, tak jak zawsze, optymizmu i państwu również życzę, kochani, wszystkiego najlepszego, zdrowie, przede wszystkim uważajcie na siebie i myślę, że wkrótce się zobaczymy, ściskam was mocno, całuję i trzymajcie się, pamiętajcie, że światełko w tunelu już jest, kocham was, buziolki, pa! Tak, roztomili, to była Sylwia Drzewiecko, co kiczo jednak ubolewą, że nie mogła stanąć z kary z tych stron obok mnie.